Witajcie, tutaj trzeci odcinek Church Channel, czyli słuszna strona wiary. W dzisiejszym odcinku m.in. Claire Boys. I pokażemy wam najczęściej hejtowane hity, których na pewno nie chcielibyście zaśpiewać we własnych parafiach. Uwaga! Czy ja dobrze słyszałem? To są moje oba coś tam? A co to są twoje oba coś tam? Już córki Lota dobrze by wiedziały co! Teologiczny dowcip! Nie wiem, jak bracia nowicjusze radzą sobie z liturgiką, ale na pewno są ekspertami z tańca. Do Maryi, z nami udaj się, z nami udaj się. Maryja tu, Maryja tam. Wiadomości z ostatniej chwili. Kolejki do konfesjonału są dłuższe niż pokarpia. Czy to oznacza upadek komercyjnego konsumpcjonizmu? Na pewno jest to sukces adwentowego przygotowania wiernych. A teraz pytanie. Czy Wigilia i Boże Narodzenie to to samo? Profesor Henry wyjaśni wam źródła. Wigilia to z łaciny Wigilia czuwanie. To dzień poprzedzający Boże Narodzenie. Rozpoczyna się wraz z pierwszym gwiazdką na niebie, które jest odniesieniem do gwiazdy betlejemskiej, zwiastującej narodziny Dzieciątka Jezus. Pozdrawiam, Chicago, Nowy Jork! Kochanie, upiekłaś już schabowe? Oszalałeś, przecież dzisiaj Wigilia! No właśnie, czy obowiązuje post w Wigilię? Z formułą przykazań kościelnych zatwierdzonych przez Watykańską Kongregację Nauki Wiary formalnie nie obowiązuje post w Wigilię. Yes. Jednakże biskupi zachęcają do zachowania tej wielowiekowej tradycji z uwagi na wyjątkowy charakter tego dnia. No! Złagodzenie przepisu nastąpiło z chwilą wprowadzenia nowego kodeksu prawa kanonicznego w 1983 roku. Zmiany potwierdził synod plenarny w Polsce. Wykładnie przedstawili biskupi polscy w specjalnym liście pasterskim na temat przykazań kościelnych. A czy choinka ma jakieś znaczenie? Czy to może kolejny wymysł z Ameryki? Otóż choinka to, uwaga, symbol drzewa rajskiego. Przez swoją zieleń zachowaną nawet w zimie jest dla wierzących symbolem Chrystusa jako drzewo życia. Przyozdobiona lampkami za 2,99 jest symbolem światłości Chrystusa. A teraz symbolika babci Stefci. No, teraz gwiazda, symbol gwiazdy betlejemskiej. No, świeczki, światłość Chrystusa. No, i łańcuch, symbol węża i niewoli grzechu. O, jabłka, symbol owocu, którym skuszeni byli Adam i Ewa. No, aniole, opieka stróżania nad domem. No, dzwonki, zwiastuje dobre nowiny. A teraz rodzaje składania życzeń. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, zdrowia, szczęścia, pomyślności, zdrowia, szczęścia i pomyślności. Niech immanentny Jezus narodzi się znów w Tobie, a Teotokos wymadla Ci potrzebne łaski. Czarującej atmosfery i magii na te wyjątkowe dni. Życzymy w te święta Bożego Narodzenia i cały przyszły Nowy Rok wiary, nadziei
i miłości. Nie masz jeszcze prezentu dla swoich bliskich lub znajomych? Podaruj im swoją bezinteresowną miłość, a na pewno uradujesz każdego. Tylko 0 złotych. Czyż to się nie opłaca? Idźmy tu gmy, ziemi jak dziadki, na serce ma rychi matki. Czy nas nęka życia trudu?